Greetings from Benhill Fields Cemetery. Pozdrowienia z cmentarza Benhill Fields, gdzie pochowanych jest bardzo wielu dysydentów religijnych od XVII praktycznie wieku. Tutaj są bardzo ciekawe groby, bo mamy tutaj grób Williama Blake'a, słynnego artysty londyńskiego, twórcy niesamowitych grafik, poematów, hymnu Jeruzalem. Mamy tutaj oczywiście również Daniela Defoe, twórcę Robinsona Crusoe. A przejdziemy się teraz tym cmentarzem położonym w dzielnicy City, niedaleko gmachu artylerii londyńskiej, patrząc sobie tutaj na niesamowite cmentarne krajobrazy, mnóstwo grobów. Kto to są dysydenci? Dysydenci religijni to oczywiście ci ludzie, którzy, William Blake znowu, nie należeli do tego oficjalnego kościoła anglikańskiego, tylko mieli czelność być w różnego rodzaju, jak to mówiono wtedy w anglikanizmie, sektach. No i jedną z takich sekt byli wcześniej metodyści, podzieleni na kilka różnych gałęzi. Jedna z tych gałęzi metodystów, związaną z takim duchownym White'em i z Lady Huntington, taką damą, arystokratką, która właśnie wybrała metodyzm, ale w takiej formie kalwinistycznej, czyli z wiarą w przeznaczenie. Był tutaj także właśnie John Benjamin Tolkien, jeden z członków tego właśnie kościoła. Cieszę się bardzo, że jego grób został już tutaj odsłonięty, bo był do niedawna za taką kratą. Pochowany jest tutaj razem z Williamem Shrapsolem, kompozytorem metodystycznym. Obydwaj dżentelmeni, John Benjamin Tolkien i William Shrapsole, chodzili wspólnie razem do zgromadzenia owych wczesnych metodystów. Znali się, przyjaźnili, związani byli z muzyką. Stąd też tutaj mamy nuty jednego z hymnów właśnie napisanego przez Shrapsola, Miles Lane. To jest hymn, który możecie też znaleźć na YouTubie. No i sam grób pierwszego Tolkiena z tej linii profesora Tolkiena, który przybył tutaj z Gdańska, urodził się w Gdańsku w roku 1752. No to macie ten grób tutaj. On jest ustawiony w takiej specyficznej części tego cmentarza, związanej z Bible Society, Towarzystwem Biblijnym. Jeżeli ktoś z Was ma w domu tak zwaną Brytyjkę, czyli Biblię wydaną przez brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne, no to właśnie jest ta organizacja. Pierwsi Tolkienowie, którzy jeszcze byli takimi niemieckojęzycznymi dżentelmenami, mieszkali sobie tutaj już w Anglii. Oni właśnie są wśród subskrybentów i, no, można powiedzieć, pierwszych fundatorów tego towarzystwa biblijnego. Tutaj mamy też Lady, która była pomocnicą Lady von Huntington. Też o niej można dużo ciekawych rzeczy wyczytać. Także to jest taki zakątek. Szkoda, że brytyjskie towarzystwo biblijne o niego nie dba, bo jest to taki zakątek, gdzie już ten mur cmentarny się niestety chwieje, a jest tutaj naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy. Teraz właśnie przyszedłem, aby się też przyjrzeć innym grobom z tego zakątka, bo na przykład muszę dowiedzieć się więcej na temat Teofilusa Lindsaya, duchownego, który tutaj pochowany jest obok Tolkiena. Na pewno się znali. No, sam cmentarz Benhill Fields wygląda tak. Jak będziecie w Londynie, warto tutaj wpaść. To jest w dzielnicy City. I tutaj sobie odpocząć, pomodlić się za duszę gdańszczanina Johannesa Benjamina Tolkiena, urodzonego na Petershawie, czyli na Zaroślaku w Gdańsku, syna Christiana
Tolkiena, żołnierza gdańskiego, jego żony Anny Eufrozyny, który miał brata Daniela Gottlieba. Ten Daniel tutaj właśnie niedaleko w kościele Johna Wesleya chodził się modlić. Ale bracia od razu, jak tutaj przybyli, już należeli do innych wspólnot, do innych metodystów. Jeden był brat takim klasycznym metodystą, jego zresztą potem synowie zostali misjonarzami w Kanadzie, w Stanach. Od nich się wywodzi moja dobra znajoma i kuzynka w zasadzie, bo jestem z tej samej linii rodowej, co Tolkienowie, która nazywa się Caroline Tolkien. Natomiast drugi brat, właśnie prapradziadek profesora Tolkiena, został metodystą kalwinistycznym, a potem ta forma się przekształciła w takie odmiany ewangelikalne chrześcijaństwa. Oni w pewnym momencie, ci właśnie Tolkienowie, należeli do wspólnot tak zwanych pedobaptystycznych. Można o tym wszystkim poczytać na moim blogu. Także pozdrawiam Was serdecznie z cmentarza Bunhill Fields. Taki mały reportaż. Pozdrowienia.